Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to by było żyć w świecie jakiejś fantastycznej gry, filmu czy książki? Ja to właśnie zrobiłem. No, po części. Ogrywając Kingdom, przed premierą dwójki, zachwyciłem się bowiem po raz kolejny, bo nie przechodzę tej gry pierwszy raz. Jak fantastycznie oddano w nim realia średniowiecza. Szczególnie jeśli mówimy o lokacjach. Miasta i wioski są świetnie przemyślane, nie brakuje im takich obiektów jak łaźnie, miejsca, gdzie rezyduje straż miejska. W gospodarstwach zaś znajdują się wszystkie potrzebne izby, składziki, kuchnie czy wychodki. To sprowokowało we mnie rozkminkę, jak twórcy innych gier przykładają się do tworzenia realistycznie funkcjonujących światów. W dzisiejszym filmie postaram się wziąć na tapet i przeanalizować miasto Nowigrad. Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądałoby nasze życie w tym miejscu, gdybyśmy urodzili się jako NPC z Wiedźmina. I, jak mówi sam tytuł filmu, sprawdzimy, czy to miasto mogłoby w ogóle funkcjonować. Zapraszam do oglądania. Analizę postanowiłem podzielić na kilka sekcji, które opisywać będą najbardziej podstawowe aspekty życia w danym społeczeństwie. Traktujcie ten film jako luźny wideoesej. Przyjrzyjmy się zatem takim rzeczom jak dostęp do żywności, czy przeciętny obywatel Nowigradu, nie będący obdarzonym mocami mutanta Wiedźminem, może sobie pozwolić na swobodny zakup takowej i nie tylko. Zdrowie i higiena. Czy w Nowigradzie w sumie jest jakiś szpital i jak ma się w okolicy poziom higieny? Weźmiemy także pod uwagę bezpieczeństwo, rozrywkę, edukację i w końcu ostatni, ważny aspekt naszego życia. Praca. Pozwoli mi to mniej więcej ocenić nie tylko jaki byłby poziom naszego życia w takim społeczeństwie, ale także czy świat wykreowany przez Redów jest dobrze przemyślany. Tak jak w Kingdom Come, gdzie każdy NPC w grze jest bytem wiodącym w miarę realistyczne życie. Ma on dostęp do jedzenia, toalety, wody, łaźni, czy też rozrywek takich jak wieszanie okolicznych zbójów na szubienicy. Jeśli zatem ciekawiło was kiedyś, czy twórcy gier przykładają wagę do realistycznego oddania miejskiej zabudowy, mam nadzieję, że tym filmem co nieco zaspokoję waszą ciekawość. Zacznijmy więc od żywności. Jak ją zdobyć i czy jest zróżnicowana? Muszę przyznać, że w tym punkcie posypała się nieco moja wizja Wiedźmina, ale spokojnie, w pozytywnym sensie. Widzicie, kiedy przechodziłem tę grę normalnie, czyli nie zastanawiając się na potrzeby filmu na YouTubie, co kurwa mogą mieć NPC, byłem świadomy, że w mieście jest sporo kramów postawionych na potrzeby gracza. Na placach znaleźć możemy kramy sprzedające nam oręż, zioła, jakieś inne pierdółki, które możemy wykorzystać na szlaku. I myślałem, że to tyle. Błyskawicznie okazało się jednak, że cały Nowigrad zasypany jest licznymi kramami, do których gracz nie ma dostępu, co nie oznacza bynajmniej, że mieszkając w tym świecie nie moglibyśmy tam handlować. Na wystawkach znalazłem różne przyprawy, zioła, ryby i mięsa, nabiał, a także inne przedmioty, których codziennie używamy także my. I książki. Książek nie używam, bo nie umiem czytać, ale to nieważne. Chodzi mi w każdym razie o to, że przemierzając ulicę Nowigradu w pogoni za questami te kilka lat temu, gdy przechodziłem wieśka, zupełnie nie zwracałem uwagi na to, jak bardzo te ulice są zawalone handlarzami, z którymi nie możemy wejść w interakcję. Na każdym niemalże kroku. Pod tym względem miasto zostało zaprojektowane z dużą dbałością o szczegóły. Poza kramami możemy także znaleźć sklepy znajdujące się na dolnych kondygnacjach kamienic, do których co prawda nie możemy wejść, jednak są one wyraźnie oznaczone stylowymi szyldami. Zadbano tu także o umieszczenie niezbędnych do gotowania pieców czy wielkich garów w domach postaci niezależnych. Oczywiście tych, do których mamy wstęp, bo jak wiecie w samym Nowigradzie, to do bardzo małej ilości budynków da się wejść. Pozytywnie zaskoczyła mnie na przykład obecność stanowiska do uboju jakichś kurczaków czy tam innych małych stworzeń w jednym z domów. Takie przywiązanie do szczegółów to ja lubię. Na plus twórcy zadbali także o stworzenie w mieście karczmy, co jest w sumie oczywiste biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z grą RPG, ale no. Podsumowując ten punkt, Redzi zadbali o to, aby realistycznie odwzorować kulturę spożywania posiłków w tym świecie. Nie brakuje tu niczego. Są karczmy, są kramy, są kuchnie w domach. Co prawda nie w każdym, aczkolwiek być może mieszkańcy tych nielicznych obejść, w których kuchni ani piecyka nie zastałem, po prostu gotują wszystko w garnku na polu. Ode mnie za żywność 10 na 10. No ale gdzie to całe jedzenie po przetlawieniu trafia?
To jest dość gruba rozkmina, bo zauważyłem, że w wielu grach twórcy nie przywiązują zbyt dużej wagi do umiejscowienia w grze wychodków czy kanalizacji. Z tymi kanałami w grach RPG wzorowanych na średniowieczu to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo twórcy uwielbiają wrzucać je do swoich gier, aby następnie całkowicie zignorować to, po co ta kanalizacja w ogóle była budowana. Tak oto obejścia nie mają dostępu do jakiejś studzienki czy odpływu, do którego by wszystko szło. A jak się to ma w Wiedźminie? Jak graliście w Wieśka, to zapewne pamiętacie, że zarówno pod Nowigradem, jak i Oxenfurtem są kanały, do których schodzimy w ramach zadań. No i są tam nieczystości, ale skąd one w sumie spływają? W mieście nie ma studzienek. A może te rowki, którymi spływa woda, trafiają do jakiegoś odpływu? No niestety, śledząc je do najbliższego możliwie punktu, do jakiego spływać mogłaby woda, odkrywamy, że prowadzą one donikąd. W dodatku, w niektórych miejscach ten system nie ma żadnego sensu, bo powoduje po prostu powstawanie kałuż wody w zagłębieniach. Znaczy, zostało to dobrze odwzorowane, to gdzie się tworzą te kałuże, ale ktoś, kto to budował, no to mózgu za bardzo nie miał. Przejdźmy zatem do nieczystości. Podczas tej pamiętnej misji, w której pada dialog o sondaczu, możemy dla przykładu przeszukać dom Cezara Blizena. Nie ma on tam bieżącej wody, a przy łóżku możemy znaleźć złotą miskę, która albo pełni rolę nocnika, albo jest tą miską wielokrotnego użytku z polskich domów, w której umyjesz nogi, wyżygasz się, a na święta to i sałatkę zrobisz. Domy na obrzeżach czy wioskach także nie posiadają wychodków, zatem założyć mogę, że mieszkańcy Nowigrodu defekują na ulicy. Albo po prostu wyrzucają to tam na ulicę, tak jak to zresztą było w średniowieczu. No właśnie, czy zatem w grze przyłożono do tego szczegółu uwagę? I tak i nie. Jeśli mielibyśmy porównać Nowigrad do prawdziwego miasta, czyli na przykład Gdańska, na którym wzorowano kilka obiektów w grze, to w Gdańsku kanalizacja powstała w XIX wieku. Zatem posługując się przykładem domu Cezara, nocniczek, który był zapewne opróżniany przez okno, jest dość realistyczny. Ten brak wychodków na wsiach jest moim zdaniem trochę brakującym detalem, bo takowe stawiano już w średniowieczu, ale nie oznacza to bynajmniej, że każdy dom taki posiadał. Kto zapoznał się z historią tego, dlaczego na taką toaletę mówimy w Polsce Sławojka, zapewne wie już, do czego nawiązuje. I tą starannie zbudowaną w pierwszym punkcie wizję miasta zburzyły trochę w moim mniemaniu kanały, no bo po co one tam są, skoro ani nie odprowadzają niczego, ani nie doprowadzają niczego. No i ten brak Sławojek na wsiach. Twórcy przynajmniej jednak zadbali o to, aby nie burzyć wizji świata przedstawionego brakiem nocników. Szkoda tylko, że te kanały takie no bez sensu. Ważne w tym kontekście są także łaźnie. Nie musiałem nawet sprawdzać, czy takowe przybytki się w Wiedźminie znajdują. Każdy, kto grał, zapewne pamięta dobrze, że faktycznie w mieście znajdują się łaźnie. Fajny detal, bo przecież NPC też człowiek i raz na rok mógłby od święta umyć dupę. Życie w takim brudzie, gdzie za miejsce zrzutu nieczystości służą ulice, jak się nietrudno domyślić, jest cholernie niebezpieczne dla zdrowia. Ludzie, poratujcie, chory jestem na bite. Zastanówmy się zatem, czy twórcy pomyśleli o umieszczeniu w grze jakichś punktów medycznych na wypadek, jakbyśmy zachorowali. Pierwszym, co oczywiście rzuca się w oczy, są zielarze. Na rynku zakupić możemy mnóstwo specyfików, z których uważymy mikstury. Odrobina wyobraźni pozwala mi wytłumaczyć narracyjnie, że były to po prostu apteki dla wszystkich niewiedźmińskich istot zamieszkujących to miasto. Pomyślano jednak nie tylko o tym. W mieście znajduje się bowiem także szpital. Szczerze mówiąc, sam o tym zapomniałem. Wiedziałem, że Oxenfurt ma uniwersytet z wydziałem medycznym i nie zastanawiałem się nad tym więcej. Struktura miasta jest jednak zachowana. Szpital Wilmeriusa jest jednym z obiektów, do którego trafiamy w pewnym sidequestie. Jakość opieki w nim jest adekwatna do tego, co mogliśmy zobaczyć w średniowieczu, ale propsy dla Redów, że pomyśleli o takim obiekcie, tworząc wizję swojego miasta. No właśnie, Nowigrad jest przy okazji miastem niebezpiecznym, delikatnie mówiąc. Po ulicach wszędzie pałętają się córy Koryntu, żebracy i opryszki, pomimo tego, że straż miejska i żołnierze rozstawieni zostali niemalże na każdym rogu. No ale skoro oni tam są, to czy twórcy pomyśleli o umiejscowieniu w grze budynku, o przeznaczeniu gastronomiczno-gimnastycznym, gdzie moglibyśmy zjeść makowca i zrobić szpagat? Skąd biorą się te wszystkie wojska? Przecież muszą mieć gdzieś swoją siedzibę. No i oczywiście, że mają. Choć nie pełni ona raczej funkcji takiego komisariatu, jaki znamy dziś, to strażnicy miejscy stacjonują i przechowują swój oręż w fortyfikacjach znajdujących się przy bramach do miasta.
Można dostać się z tych stanowisk na mury obronne, widać tam także łóżka, z których mogą skorzystać strażnicy. Ale co do bezpieczeństwa, no nie chciałbym w tym mieście mieszkać. Ale wiecie czego mi brakuje? Straży pożarnej. Co jak w Nowigradzie wybuchnie pożar? No przesrane, bo jak to ugasić bez takiej straży? Tyle, że patrzę na to z perspektywy współczesnego człowieka, dla którego taki obiekt jak budynek z wielkim numerem 998 na elewacji jest obowiązkowy nawet w każdej pipidówie. W średniowieczu natomiast tak na to nie patrzono i biorąc pod uwagę, że miasto jest wzorowane właśnie na średniowiecznym Gdańsku, to strażaków tam być nie powinno. Nowigrad potrafi zaspokoić wszystkie potrzeby duchowe mieszkańców za sprawą znajdującego się tam kościoła Świętego Ognia i burdelu w pasiflorze. A tak już całkiem na serio, ulice tętnią życiem. Przed karczmami grają bardowie i ich zespoły, w mieście znajduje się również teatr. Może trochę amatorski, ale wiadomo jakie były realia. W dodatku w kramach można, jak już mówiłem, zakupić różne książki. Jest to po prostu kolejny element układanki pokazującej, że to miasto mogłoby funkcjonować nie tylko w świecie wirtualnym. Na dokładkę działa tam też kilka banków oraz dom aukcyjny. Podobnie wygląda sprawa edukacji. Wiadomo, że w takim inspirowanym średniowieczem świecie już sama umiejętność czytania była czymś godnym podziwu albo spalenia na stosie. Ale twórcy pomyśleli nie tylko o Uniwersytecie Oksenfurskim. Przed rozpoczęciem studiów trzeba się przecież jakoś przygotować i taką lokację znajdziemy właśnie w Nowigradzie. Mowa oczywiście o szkole Marabelli, która pełni rolę takiej prymitywnej podstawówki. Choć trzeba przyznać, że po ulicach Nowigradu błąka się bardzo dużo dzieci i wątpię, aby taka mała chatka miała wystarczające możliwości przerobowe. Truskawką na torcie jest tu szybki rzut oka na liczbę zawodów w Nowigradzie. Zresztą wystarczy wziąć pod uwagę wszystko to, co już powiedziałem. Mamy w nim kapłanów, lekarzy, strażaków, nauczycieli, zielarzy, handlarzy, do tego pracowników doków, łowców czarownic, kalczmarzy, kelnerów i lokajów, bardów, artystów, a także ludzi z niższych warstw społecznych. Kurtyzany, żebraków i bandytów. Tacy też nam są przecież potrzebni. I można by tak jeszcze wymieniać. Podsumowując, Wiedźmin 3 pozytywnie mnie zaskoczył podczas przygotowywania tego materiału. Choć wiadomo, że w wizji wykreowanej przez Redów są jakieś niedociągnięcia, w końcu nikt o zdrowych zmysłach nie myślałby o tym, żeby w grze o tłuczeniu potworów dawać jakieś jebane o to, gdzie odprowadzane są ścieki i czy ma to sens, albo jak dokładnie żyje się w nim mieszkańcom. Większość graczy przez miejskie lokacje w takich produkcjach przebiega przecież od znacznika do znacznika, skupiając się na questach i fabułce. Ewentualnie na sprzedaniu złomu z ekwipunku, aby zastąpić go nowym, bardziej świecącym się złomem. Mimo wszystko zadbano o to, aby za miejskimi murami znajdowały się liczne obiekty walidujące iluzję prawdziwego miejskiego życia. Czy to oznacza, że chciałbym zamieszkać w takim Nowigradzie? No absolutnie kurwa nie, ale taka przechadzka po mieście w poszukiwaniu tych wszystkich lokacji i detali ponownie uświadomiła mi, jak wiele pracy zostało włożonych w ten produkt. I że przyświecała mu jakaś dobrze rozplanowana wizja. Zastanowienie się nad takimi z pozoru błahymi decyzjami projektantów, które jednak zostały podjęte celem lepszej walidacji świata przedstawionego w oczach bardziej ciekawskich graczy, dowodzi, że naprawdę przyłożono się do tego.